Dzień dobry, witam serdecznie w 24. odcinku vloga System Trader. No właśnie, po bardzo długiej przerwie, bo chyba z miesiąc się już nie widzieliśmy, co najmniej miesiąc. No właśnie, i z czego się ta przerwa bierze? Za chwilę wszystko wyjaśnię. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo na luzie, to właściwie będzie taki, powiedzmy, odcinek informacyjny, organizacyjny zarazem, żeby powiedzieć, co u mnie słychać i dlaczego tak długo się nie odzywałem. Przepraszam za moje włosy, które jak widzę tutaj w obiektywie, no chyba są już na wszystkie możliwe kierunki świata rozstrzelone. Nagrywam ten odcinek gdzieś z przedmieści Brukseli w Belgii. Widać, albo i nie wiem, gdzieś w tle tutaj ładne jeziorko, ładne klimaty takie podmiejskie, żeby trochę przychillować i zaraz wracać do pracy. No właśnie, skąd ta cisza u mnie tutaj vlogowa, podcastowa, blogowa zarazem? Łzy mi ciekną od wiatru. No cóż, cały, można powiedzieć, ten rok, od początku tego roku, czyli już prawie czwarty miesiąc, ale również i końcówka minionego roku, to bardzo ciężka praca, której Wy de facto jeszcze nie widzicie. I to nie tylko moja praca, ale praca też innych osób, które pracują ze mną nad szkoleniem Atlas Pasywnego Inwestora, czyli to, co już wiecie, Artur Wiśniewski, Michał Szafrański, Maciej Anisarowicz, działamy tutaj nad Atlasem Pasywnego Inwestora. I to jest właśnie ta praca, która, no, można powiedzieć, pochłania większość moich zasobów przez ostatnie miesiące. Wiele pracy wokół, nawet nie tylko bezpośrednio z Atlasem, ale i też na przykład przygotowanie do tego różnego researchu, oprogramowania System Trader, które również pod tym kątem jest rozwijane. No i to jest ta praca, którą Wy tak naprawdę będziecie częściowo widzieć, zwłaszcza te osoby, które zdecydowały się skorzystać z, czy zdecydują się skorzystać z Atlasu Pasywnego Inwestora. Natomiast oczywiście będę też niebawem chciał tworzyć już więcej takich treści publicznych, ogólnodostępnych. Także spokojnie, tutaj nic się nie zmieniło na tym tle. Natomiast co do Atlasu Pasywnego Inwestora, to jeszcze tylko taki krótki rys. Jak wiecie, w zeszłym roku rozpoczęły się nad nim prace, już takie bardzo ustrukturyzowane prace, w szczególności nabrały tempa pod koniec zeszłego roku. No a styczeń, luty, marzec to praktycznie już większość zasobów poszła na System Trader, przepraszam, poszła na Atlas Pasywnego Inwestora i System Trader również w tym kontekście, że tam z tej aplikacji też dość mocno korzystamy. Ogromnie wieje, więc nie wiem, na ile będzie słychać to, co mówię do Was. Natomiast wracając do meritum, Atlas Pasywnego Inwestora to jest przedsięwzięcie naprawdę bardzo duże, które jest zaangażowane mnóstwo osób. Poza tymi osobami, które, że tak powiem, firmują to swoim imieniem, nazwiskiem, to jest tutaj tak naprawdę na zapleczu jeszcze znacznie więcej osób, które wykonują wiele różnych prac, tak żeby ten produkt był najlepszy. I jak już wiecie, była zrobiona przedsprzedaż Atlasu Pasywnego Inwestora. Wynik bardzo ładny. Chciałem tutaj przede wszystkim podziękować każdemu, kto zdecydował już w przedsprzedaży skorzystać z tej oferty. Ale wieje. Za chwilę wrócę do Was, jak może nieco mniej będzie wiało. Okej, okay. Miejmy nadzieję, że słychać, co mówię. Okej, okay. Schowałem się tutaj za częścią jakiejś drewnianej konstrukcji. Miejmy nadzieję, że uchroni mnie nieco przed wiatrem i będzie słychać, co do Was mówię. Wracając do meritum. Atlas Pasywnego Inwestora już miał swoją przedsprzedaż i jeszcze będę bardzo już tak konkretnie informował o wynikach. Tak mniej więcej, co pamiętam w głowie, co mam, to sprzedało się ponad 3600 sztuk tego szkolenia w przedsprzedaży. Także bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto zdecydował się nam zaufać i mogę tutaj zapewnić, że będziemy robić wszystko ze swojej strony, żeby to było jak najlepsze szkolenie. Widać, że nie jest dzisiaj mi dane nagrywać ten odcinek, bo jak nie wiatr, to teraz samoloty. Ale okej, jedziemy dalej z koksem. Ponad 3600 osób zaufało nam w przedsprzedaży, co przenosi się, co daje przychód
mniej więcej na poziomie nieco ponad 2,8 miliona złotych. Także jest to naprawdę znakomity wynik, który napawa nas optymizmem na przyszłość i który ten wynik mówi nam, że jest po prostu potencjał w tym, co robimy. I naprawdę uważam też ja osobiście, ale i zapewne każdy, kto tworzy ten projekt, że Atlas Pasywnego Inwestora to jest taki projekt, który naprawdę może na lepsze odmienić życie wielu osób. To życie takie finansowe i tutaj nie chodzi o jakieś cudowne metody inwestycyjne, jakieś tajne, sekretne strategie, tylko chodzi o to, jak z głową, jak rzetelnie, jak rozsądnie i odpowiedzialnie podejść do swojego budżetu domowego i jak po prostu w trakcie naszego życia zarządzać pieniędzmi, jak inwestować te pieniądze, przede wszystkim w takim wydaniu mocno pasywnym. I to jest coś, co przyświeca właśnie Atlasowi Pasywnego Inwestora. Ta nazwa nie jest bynajmniej tutaj przypadkowa. Co dalej? No cóż, w drugiej części maja, nie pamiętam tutaj konkretnie daty, także przepraszam, najwyżej podam to jeszcze w opisie, jest przewidziana już taka regularna sprzedaż Atlasu Pasywnego Inwestora, czyli już w takiej ofercie nie przedsprzedażowej, ale też już w takiej ofercie regularnej, gdzie też od razu będą dostarczone do Was pierwsze materiały z tego szkolenia. Będziemy o tym zresztą informować. Natomiast ja ze swojej strony, pomimo że już można powiedzieć ta przedsprzedaż się odbyła, no to wróciłem ze studia w Pszczynie, bo tam nagrywaliśmy właśnie nasze szkolenie. Tam można powiedzieć, że przez praktycznie pół kwietnia, tak, połowa kwietnia mniej więcej to praktycznie mieszkaliśmy tam, w tym studio od rana do wieczora, właściwie praca na maksa po 16 godzin dziennie, także to taka totalna harówa, coś co mnie też totalnie wycięło z mediów społecznościowych, z tworzenia na bloga, z tworzenia na vloga, coś na czym ubolewam, bo w tym sensie, że czuję ogromną potrzebę, żeby coś do Was przepowiedzieć, żeby dostarczyć Wam fajny materiał. Natomiast no po prostu rzeczywistość jest taka, że doba ma 24 godziny i zwyczajnie jest ciężko wykroić, żeby coś zrobić jeszcze tutaj dla Was, ale teraz powoli się już, można powiedzieć, odgrzebuję z tej pracy. Znaczy tej pracy nadal jest ogrom, bo pomimo, że my wróciliśmy ze studia, to i tak jeszcze będziemy musieli wracać do tego studia, dograć pewne brakujące części, ale to jeżeli chodzi o Atlas Pasywnego Inwestora, powiedzmy tyle. Natomiast nie tylko Atlasem Pasywnego Inwestora żyję. Muszę tutaj powoli teraz wrócić też do swojego bloga System Trader. I tutaj już myślę, że w przyszłym tygodniu ruszą pierwsze takie materiały edukacyjne, jeżeli chodzi o wykorzystanie oprogramowania System Trader w praktyce. Coś, co obiecałem Wam. Ruszy też sprzedaż oprogramowania System Trader i tutaj przyznam szczerze, nie mam takiej siły, żeby jakoś to mocno promować marketingowo, więc otworzę to okienko sprzedażowe po to, żeby tym osobom, którym już obiecywałem wcześniej, wiele miesięcy wcześniej, że będzie możliwość zakupu tego oprogramowania, żeby te osoby po prostu mogły to zrobić, jeżeli im nadal na tym zależy. Natomiast będę też chciał po prostu stworzyć serię takich materiałów edukacyjnych, najpewniej w formie live'a. Docelowo również też będą się pojawiały znów wpisy na blogu oraz podcasty, tak żeby po prostu powoli wrócić do tego swojego życia blogowego. Po drodze gdzieś tam jeszcze są różne konferencje, no i też moja praca zawodowa, więc naprawdę proszę tutaj o zrozumienie, bo no, z tym czasem jest zwyczajnie krucho. Ale obiecuję, że jak ktoś tam napisał na Twitterze, że ma nadzieję, że jeszcze wrócimy, w sensie ja i tam chyba to było też do Artura Wiśniewskiego, że wrócimy jeszcze ze swoimi artykułami, materiałami na blogach, to zapewniam, tak, na pewno będzie miało to miejsce. Chciałem też przeprosić wszystkich tych z Was, którzy być może jeszcze czekają na odpowiedzi na maila.
Co prawda już wyczyściłem dość mocno swoją skrzynkę pocztową, jeżeli chodzi o odpowiedzi, ale wiem, że jeszcze jest tam kilka zaległych maili, więc może na część z nich jeszcze zdążę też odpowiedzieć dziś. Generalnie po prostu powoli wracam do życia i jeżeli ktoś nadal się nie doczekał odpowiedzi na swojego maila, to serdecznie przepraszam i obiecuję, że niebawem odpowiedź napłynie. Tymczasem co? Ja jeszcze chwilę tutaj sobie pochilluję, idę na dobrą kawkę, coś zjem, po czym wracam do siebie, do biura i będę dalej działał właśnie między innymi nad Atlasem Pasywnego Inwestora. Ze swojej strony życzę Wam wszystkiego dobrego. Raz jeszcze serdecznie z całego serca dziękuję za całe wsparcie, jakie okazujecie mi oraz osobom, z którymi współpracujemy przy Atlasie Pasywnego Inwestora i nie tylko. Widzę, że po prostu ta praca, wieloletnia praca przynosi coraz bardziej namacalne efekty z mojej perspektywy, za co bardzo, bardzo dziękuję i też obiecuję ze swojej strony, że będę starał się wykonywać tę swoją pracę jak najbardziej rzetelnie. No cóż, życzę, w tym momencie jeszcze jest tutaj gdzieś przed południem w niedzielę, pewnie jak już to opublikuję, to będzie wieczór w niedzielę, ale życzę Wam w takim razie już miłego wieczoru, no i do usłyszenia niebawem. Bye, bye.